Stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, także bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A oto teraz znakiem dla was będzie. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Światło? Światło. Skąd to światło? Hej, Kuba. Nie krzycz, ciszej, spać nie można. To cuda. Wszak nie świta, w środku nocy blask bije. Nie widziałem takich zjawisk, jak żyję. Ja się lękam. Ja się boję. Krycz się! W strachu stoję. Nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która jest udziałem każdego narodu. Radość? Dla narodów na tym świecie? Narodziło się w Betlejem Boże dziecię, nasz Zbawiciel, Mesjasz, Król i Pan nad Panem. Nasz Zbawiciel, Mesjasz, Król, jak go poznamy? Posłuchajcie, co wam powiem. Tam w pieluszkach leży w żłobie i to będzie dla was znakiem. Winy zważę wam wszelakie. Powędrujcie do stajenki, niemowlątko, syn panienki, więc nie bójcie się, pasterze, tylko go kochajcie szczerze. Chwała Bogu na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości. Bóg życie odmienił. Pójdźmy do Betlejem, znajdźmy te jasełka, w których leży dziecię. Nasza miłość wielka. Pójdźmy.